Co to? Chyba tak, jesteśmy w lesie, proszę Państwa, i już dzisiaj pada i coś znaleźliśmy. O, jest tutaj grzybek jakiś. Podgrzybek brunatny. I jeszcze jeden, proszę Państwa, pojawiają się. Malutkie, eleganckie, o, jakie śliczne. Ajajajajajajajajaj. No, już są dwa. Dzisiaj chłodno, około 11 stopni. Nie, ten żółty to nie. Około 11 stopni, pada lekki deszcz, mrzawka. To znaczy siąpi, właściwie mrzy. No i blisko Wrocławia. Coś tutaj się dzieje, coś się dzieje w mchu, w ściółce, powolutku. Jak się świeciły, nie? Śniły tak. Proszę Państwa, słucham? No mogłyby też być, tak. Tylko to trochę ta... No, to zobaczymy. Tak widziałem, że ludzie pisali, że raczej jeszcze nie ma, ale też mogą, one mogą, wiesz, wystartować szybko. O, tu ktoś wyrwał grzybko. To muchomorek jest. No. Ktoś obrabiał grzyby, słuchajcie. Ktoś nas ubiegł. Tam są obierki. Grzyby obrabiał ktoś. Pełno tęgoskórów to właśnie, cytrynowych, takie śliczne. One tak teraz już nie wyglądają ładnie. Kilka dni temu to były ładniejsze, takie żółciutkie jak cytryny. A dzisiaj to takie szare się porobiły. No, taka kolej rzeczy niestety. Ko. No szukamy. Proszę Państwa, szukamy. No ale dwa podgrzybki. Może to jest dobry prognostyk, no. Dzisiaj, że się podgrzybeczki pojawią, bo właśnie ich troszkę mało jest. Brakuje. O, znowu obrabiane. No tu jak nic powinny być podgrzybki. Jak nic. No dzisiaj mokro, to jest takie troszkę uciążliwe, bo jeśli nie ma kaloszy, no to wiecie jak to jest. Wilgotno, słuchajcie, pada troszeczkę, także wszystko takie mokre, ale kurczę, jeszcze grzybków nie ma. Ostatnio tutaj, co jest na filmie pokazane, proszę Państwa, znaleźliśmy troszeczkę borowików. No, tam możecie sobie zobaczyć, przed kilku dni film jest, taki długi. 44 minuty ma ten film i tam się coś znalazło. A dzisiaj na razie słabo, ale no coś jest. No trzeba się cieszyć z tego, co jest. A potem
Wiecie, jak to jest. Idziecie, się chwalicie. O, byłem na grzybobraniu. Dobrze. A ile znalazłeś grzybów? Dwa. Dwa. Dobra i to. A bywają grzybobrania, że jest zero, słuchajcie. I tak jest nieźle. Znowu za dużo grzybów, to też jest klęska urodzaju, tak? Bo trzeba siedzieć i obierać przez 2 godziny. No ale zawsze można zrobić selekcję oczywiście. I nie zbierać też wszystkiego. Albo ewentualnie można na przykład sobie obieranie zostawić na 2 dni i do lodówki schować. Niektóre grzyby, nie wiem czy to jest akurat takie korzystne chowanie w lodówce, ale ja już praktykowałem. Jak się na przykład późno wraca, się nie chce obierać wszystkiego, to się część chłodzi, a następny dzień są ok. Tylko trzeba szybko je wrzucić do lodówki. Szybko, szybko, szybko. No gorzej jak są robaczywe, nie? To zostawianie, wiadomo, aktywność tych larw różnych to spada w lodówce na pewno, ale najlepiej takie jak najszybciej obrobić. A czasem raz czy dwa razy mi się zdarzyło zostawić na następny dzień grzybki, nie w lodówce, no to tam były porządnie podżarte, także było więcej do okrawania, ale nie były zepsute. Nie były zepsute. O, coś widzę. A nie, to nie. To muchomorek. Muchomorek, to nie. Takie, słuchajcie, opowieści w lesie można snuć. No a grzybów nie ma. No trochę się widzi ludzi jednak zbierających. Teraz jest... O kurczę, co to za obozowisko? Jakiś... Ej, witam. Tu jest obozowisko znalazłem. A, tu grzybek jest, ale to nie jeden. Tutaj jest nawet chorągiewka, o, widzicie? Jakiś obóz, może harcerze sobie budują. Ćwiczą sobie, trenują budowanie obozu. No, to jak zagroda wygląda dla zwierząt, patrzcie, no jak zagroda. Ciekawe. Coż to jest? No, to jest taki duży szałas, słuchajcie. No taki konkretny. Zadaszenia nie ma jakiegoś porządnego niestety, ale ogólnie to jest... No to jest całkiem niezły szałas. Taki w budowie, w stanie takim. No i tutaj zobaczymy co dalej. Jakieś takie małe szałasy są. Ale tutaj normalnie można się chować przed deszczem już. Taki ze ściółką, z mchem. Fajnie zrobili. A tu szałas taki niedokończony jeszcze. Fajnie, fajnie. Obozowisko. No chyba harcerze jacyś muszą tu działać sobie. I tu budują też jakiś płotek zbudowali. Tak. Takie są tutaj właśnie. Tak? Jakie? Pokaż. A, to są te. Ja wiem właśnie, ja nie wiem co to jest, ale weźmiemy. To jest maślak pstry albo coś takiego. Proszę? To robi Rafał. To ja wczoraj takiego jednego też znalazłem. O! Nie. Mnie zmylił kolor. Fałszywy alarm. Kurczę, pada coraz bardziej. No teraz ma być parę dni z deszczem, niestety. No ale niestety, niestety, nie? Coś może wyrośnie. A w przyszłym tygodniu ma być ocieplenie. Po weekendzie. Oczywiście po weekendzie. Nie może być przed weekendem.
Co pan tam masz? Co pan tam masz? Gdzie to? Widzicie? Taka konkurencja. Czekaj do kamery. O. Proszę bardzo. I kolejne. Rosły te obok siebie wszystkie, czy jak? No, nie wiem. Tak? No to mamy kolejne. Już nie dwa, tylko ile? Sześć będzie. Czy coś koło tego. Plus trzy maślaczki. No to jeszcze, widzicie. Mało ich jest. Pojawiają się dopiero, ale już są. To jest dobry znak. Podgrzybeczki, tak wyczekiwane. No w zeszłym roku było mało podgrzybków brunatnych. W tym roku też jeszcze prawie nic. Ledwo co, ale coś już jest. Znaczy, że chyba się będą pojawiać. Znaczy już się pojawiają, tylko może będzie wysyp. Może będzie wysyp już. Jakiś wysyp by się przydał wreszcie. Ostatnio taki duży wysyp to 2 lata temu chyba był. A rok temu to nie było. No żeby też nie było za zimno. To jest ważne. Bo tak naprawdę to za chwilę, wiecie, jakieś przymrozki mogą być. O, proszę Państwa, a co to jest? A co to liść udaje? Co to liść udaje? A co to jest, proszę Państwa? To nie liść, nie jest liść. Od grzybeczek, proszę Państwa. Ale powiem szczerze, że jak tak popatrzę, to kora, która tutaj leży, pełno kory. No to kurczę się zlewa. Zlewa się z tym. Taki grzybek z tą korą. Trzeba się naprawdę przyglądać. No ale widzicie. One tak lśnią, ale kurczę, no kora też lśni właśnie o to chodzi. Właśnie kora też lśni o to chodzi. No to mamy kolejnego. No fajnie, fajnie. Szanowni Państwo, idziemy dalej. Zawsze warto się też przyjrzeć w tym miejscu, gdzie już jeden był, bo to czasami one seriami, wiecie, no grzybnia się rozciąga. No ale nie widzę więcej. Nie widzę więcej. Nie widzę więcej. Tak. Jeden, ale taki w miarę. Normalnie myślałem, że to kora albo liść, tak się mokre, a to był grzybek. Podgrzybeczek. Znaczy się już pojawiają. Zaczyna się pojaw.
No i widzicie, to jest właśnie sztuka cierpliwości. Trzeba, słuchajcie, czasami po lesie chodzić 10 razy i dopiero za 11 grzybki się pojawią. A pojawiają się, wiecie, w lecie też jest grzybów trochę czasami. Nie musi być, nie jest powiedziane, że grzyby są tylko jesienią. Latem też są i wiosną, a nawet zimą. Grzyby cały rok, słuchajcie, grzyby są wszędzie. Wszędzie grzybki są. No ale owocniki to wiadomo, że nie zawsze i nie wszędzie. Owocniki grzybów. Ostatnio te grzyby takie mało robaczywe, słuchajcie, te zebrane wczoraj i w zeszłym tygodniu, no to w ogóle nic praktycznie nie wykrywałem. Ani z borowików, ani z maślaków, ani z tych kilku nielicznych podgrzybków tegorocznych. Nic, zdrowe, wszystkie zdrowe, słuchajcie. No, patrzymy, szukamy, chodzimy. I tak jak się chodzi, to można zabłądzić, wiecie, tak chodzicie z głową, z oczami wpatrzonymi w ziemię, w ściółkę, a nie patrzymy na boki i można gdzieś pójść. A szczególnie trzeba uważać, to tak brzmi trochę śmiesznie, ale to się zdarza, słuchajcie, ludzie się gubią. Co to jest? O, i to jest ten maślak taki, kurczę, widzicie? No zasada jest taka, nie, że nie zbieramy grzybów, których nie znamy. To jest podstawowa sprawa i pamiętajmy. Wiadomo, grzyby się mogą różnić, tak? Owocniki się różnią. To tak jak owoce, tak? Jedne takie, inne takie, jak mamy różne krzewy, drzewa. Owoce też się różnią. No i owocnik. Owocnik to nie jest owoc, dlatego się nie nazywa owocem, lecz owocnikiem, ale jest to jakaś analogia, tak? Właśnie. One też się mogą różnić. Natomiast i dlatego właśnie, jeżeli nie jesteśmy pewni, to nie zbieramy takowych. Ale czasami ja robię tak, że zbieram sobie takie nieznane mi, które wyglądają na takie być może ok. Sobie zbiorę jednego, drugiego. I sobie identyfikuję na spokojnie w domu. Jak nie jestem w stanie w terenie tego zrobić, to sobie go oglądam. Biorę jakiś atlas grzybów czy w internecie i tak dalej. No i wtedy można. Ale to trzeba mieć 100%, nie? Potem pewności. No dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj to jest tak dla wytrwałych. Dzisiaj to jest dla wytrwałych, szukanie grzybków. Bo naprawdę warunki są ciężkie. Przyznam się szczerze. To jest jaki kamień wielki, jaka skała, kurczę. Jak jakiś jaspis wygląda. Możemy wyżej pójść. No tu. A tu byliśmy, nie? To nie był tutaj gdzieś ten prawdziwek? Nie, nie wiem. Takie podobne miejsce. Mi się zdaje, że myśmy tamtędy szli ostatnio. Że tą drogą myśmy szli już. Ja też właśnie. Takie warunki są też średnie, bo jest ciemno dosyć. Pochmurno, ciemno się zrobiło i tak mało widać. Szkoda trochę, no ale coś tam mamy, nie? Co to? Wow. Kolejny.
Co to? Ale fajne. A jednak coś jest. Porzucić. Jeszcze jeden. A co to? Pyk. Ale piękny. Proszę Państwa. To seria. Chcesz tą długą torbę? I teraz widzicie, jaka seria w jednym miejscu, ile tego było. O kurde, jaki wielki. No to jest konkret. Piękny, podgrzybaczek brunatny. To jest konkret. Ale naprawdę, to tak trzeba się wpatrywać. One się tak świecą. Słucham? Wszystko się świeci, no. Mokre jest. Tak. Różnią się bardzo. A tam nie ma lasu. No. To ma jakiś młodnik chyba. Albo. No tak, jakiś rzadki ten drzewostan taki. No już powiem Wam, że już jak niosę tą torbę, to wyczuwam pewną masę. Bo jak tak jeden grzybek, drugi, to jeszcze nic nie wyczuwa się. A teraz no, pół kilo może jeszcze nie ma, ale tylko pamiętajmy, że one są bardzo nasiąknięte. One są dość mocno wilgotne. Ale ogółem wyglądają na zdrowe. To są młode grzybki. Dopiero co wyrastają. Słuchajcie. Obawiam się, że jak się ludzie dowiedzą, a się dowiedzą, no to zaraz powyzbierają, tak? Na przykład może być tak, że te grzyby do rama na przykład będą cały dzień rosły i jutro do rama ludzie poprzyjeżdżają z samego rana o 6, 7, a może i o 5, a może jeszcze wcześniej z latarkami ludzie chodzą, proszę Państwa, i wyzbierają wszystko, wszyściutko. No oczywiście nie dosłownie, bo zawsze coś zostanie. Nie wiem, czy jest taka opcja, żeby w ogóle 100% wyzbierać, ale proszę Państwa, dużo wyzbierają. No bo jest też taki... W mediach troszkę szumu o grzybach się robi. Ludzie wrzucają do internetu, na różne grupy, że grzyby są tutaj, robi się tego dużo i przez to coraz więcej ludzi chodzi. Także też widzimy, jak się na przykład, nie wiem, 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu, to się nie widziało tak ludzi jeszcze chodzących. A teraz już parkują, ciach, z koszami, z wiaderkami. Słuchajcie, to już jest, nie ma, to nie są przelewki. To już jest poważne zbieractwo, słuchajcie.
O, proszę Państwa, wyłączyłem się, a tutaj grzybek. O, grzybek. Grzybek. Kolejny. Pojedyncza sztuka. Przy sośnie. Zobaczymy. Co tam pan masz? Co to? No, dobrze, jeszcze jeden. To zupełnie nowe owocniki. Malutkie, to. Idealnie, ale zobacz jak to długo trzeba na nie czekać. Żeby to się pojawiło, to jest taki grzybek, który... To na borowiki nie trzeba tak czekać, prędzej borowika znajdziesz we wcześniejszym okresie. Teraz wyrosły też takie borowiki, gdzie to zbierali, to grzybie. Tak. A co to? O. Co to jest? Nie, to nie był... Podobny tak z góry, ale... No trochę tu jest, taki drobiazg w sumie, ale coś jest. To my jesteśmy chyba znowu w tym samym miejscu. Popatrz, no. My jesteśmy przy tym obozowisku. No to chyba harcerze budowali sobie. No, kółko zrobiliśmy. No tak. Ale tego nie widziałem, jak przychodziliśmy wcześniej. No było. Chyba, że to... Nie, no to jest to. No bo ty byłeś z tamtej strony parę metrów stąd, ale to jest tak ukryte, wiesz. To jest to miejsce. Ja tutaj chodziłem, patrzyłem sobie. Tutaj jest taki namiot w budowie i szałasy, znaczy namiot, szałas, nie namiot. Chorągiewka, flaga jest. O. Kółko zrobiliśmy? No kółko, szok, też jestem w szoku. Jesteśmy w obozie. Niedoszłym. Dziwne to jest, że tam jakoś, nie wiem jak. Cały czas do przodu. Tak, a jesteśmy w kółeczku, kurde, zrobiliśmy kółko. Ja myślałem przez chwilę, że to coś innego, inne miejsce. Nie, te patrzyłem, wiesz, to tam jest ich więcej, to nie są. To są chyba te takie. No. W sensie geometrycznym może nie było to kółko, ale... I tu teraz idziemy znowu tą samą ścieżką? No właśnie, my, nie wiem, to znaczy tak, no my idziemy tą samą ścieżką, co żeśmy wtedy szli. Bo myśmy poszli jakoś tam, musieliśmy zrobić albo w ten sposób, o, albo tak, albo w drugą stronę, no i żeśmy wrócili. Dziwne, ale prawdziwe. Słucham? No to na przykład tam ewentualnie. No bo to myśmy chyba tam byli bardziej, tam, a tam może trzeba pójść. Tylko tam znowu jest ten młodnik. To albo za młodnik tam, albo w tą stronę. No i w prawo tam na przykład można pójść, tam bardziej w prawo, tak. Znaczy, myśmy po swojej ścieżce po prostu chyba nie, no kawałek może szliśmy, ale poprzednią tą, ale to tak chyba po prostu otoczy, o. Jest więcej. No na pewno jest więcej, to kurczę. Ale takie jedno nie, dopiero to wzrosły. Nie chcesz tu potrafić. Ja nie wiem, że to jest. A jest. Jest. O! Jeszcze jeden? Na pewno. Chyba, że to nie. Chyba, że to nie jest podgrzybek. Nie no, podgrzybek rzeczywiście. One, tak. Idziemy
Mija godzinka. Pół godziny minęło, słuchajcie, i nowe grzyby się pojawiły na tej samej trasie. Bo on kiedy szybko wydarzył te łotniki puścić, jak już na ciągu tam. Tak. To kilka godzin, tak? Nie. Gdybyśmy tu wrócili o 19, to już by były nowe. Tak. No. Ciepło, sucho. No są, ale tam bardziej w terenach. No w tych górzystych, tak. Tak. Co tam? Nie. Nie? Aha. O kurczę. Nie wiem co to. Państwo, a cóż to? A cóż to? Piękny. Kolejny. A w międzyczasie było kilka, no ale już wszystkich nie filmowałem, proszę Państwa, troszeczkę tego jest. Także dzisiejszy wyjazd jest w miarę owocny, nie jest to wysyp, ale troszkę tego jest. Słucham? Tak? A takie miejsce widzisz, jakieś dziwne, na pochyłej ziemi. Aha, rzeczywiście. Nie wiem, on już taki leciwy. Gdzie? A. Koszyk by się przydał, koszyk byłby lepszy to. Tylko że z taką torbą to zawsze można w aucie wozić ją i ona miejsca nie zajmuje. A tak z koszykiem to wiesz, by się gdzieś tam plątał. Chyba że intencjonalnie by się brało i to. No ale to taka mała ilość to i torba może być. Tyle, że jak jest więcej, to lepszy jest koszyk, tak? Bo on trzyma tak jakby od spodu, a taka torba to jest taka miękka i to się wgniata, tak? A koszyk tak amortyzuje. Tak. No i to... Tak to właśnie to jest. Ale materiału nagrałem dzisiaj. No dobra, to dzisiaj wszystko. Dziękuję. Tu poprzez las. Do zobaczenia następnym razem. No to cześć.